to jest silnik M54 i ten wąż, który łączy tutaj termostat, tu jest termostat, łączy w tym miejscu się z chłodnicą. Tu jest połączenie krociec chłodnicy. To w tym miejscu tu jest nieszczelność, tutaj wycieka płyn. Ogólnie tą osłonę pod silnikiem da się zdemontować bez żadnych najazdów. Tu nie jest wysoko. Trzeba mieć taki krótki śrubokręt, żeby być w stanie odkręcić te wszystkie śruby osłony. Także jak widać, osłonę sobie demontuję bez najazdów. Jest tu podejście. Po zdemontowaniu osłony silnika tutaj widać teraz wyciek. Z góry ścieka tutaj w to miejsce. A tutaj. Tutaj cieknie z tego węża. Jest przymocowany tutaj do chłodnicy w tym miejscu. Tutaj wyciągnąłem sobie też tą wtyczkę. Z takimi szczypcami tutaj ścisnąłem z obu stron. W taki sposób i ciągnąłem do góry. Było ciężko palcami, to bardzo ciężko szło. Żeby tam mieć lepsze podejście, to wykręcę sobie zbiorniczek wyrównawczy. Dzięki temu ten wąż, który biegnie z zbiorniczka wyrównawczego, będę mógł sobie to trochę dalej przesunąć, nie będzie mi tak bardzo przeszkadzał. Tu u mnie tu jest tork 120. Tu jeden. I tutaj drugi. I teraz on jest już odkręcony, trzeba tak go szarpnąć do góry, żeby tutaj wyszedł z tego bolca tutaj. I tu już mam teraz możliwość manewrowania tym wężem, o wiele lepszą. Żeby wyciągnąć ten wąż, który biegnie z chłodnicy do termostatu, to tu jest jeszcze taka wtyczka. Muszę ją zdemontować. Wciskam drucik. I ciągnę wtyczkę do góry. Robię to prawą ręką, że wcisnę i z łatwością go wyciągam. Tutaj widać takie podejście. Teraz udaje mi się go podważyć. Sobie tak odwrócę, przekręcę. No i teraz wyskakuje mi do góry, ale jeszcze nie jest wyciągnięty. Teraz spróbuję takimi szczypcami tutaj podejść. Teraz dopiero wszedł. Odkładam taką miskę, tam nie wyleci więcej niż 4 litry. Mam 8-litrową. Także spokojnie. Dalej mam bez najazdów wężonego podnośnika. Mam tu podejście w miarę do tego przewodu. Muszę go tutaj lekko teraz śrubokrętem podważyć. Zszedł mi z chłodnicy najpierw, potem go ściągnę ręką. Teraz widać, że go delikatnie zsunąłem sobie z krótca z śrubokrętem i dopiero teraz jestem w stanie go ściągnąć rękoma. Spróbuję go już sobie zdjąć od góry, żeby nie poleciał na mnie płyn. To dać już teraz. Wodospad płynu. Teraz demontuję sobie ten wąż tutaj z termostatu. Taka sama zasada, że taki drucik. Teraz robię po prostu tak, tutaj. Akurat tutaj łatwo zszedł, ale może być taka sytuacja, że nie zejdzie i wtedy ciężko go rękami ściągnąć. Jest wąż. Tak. I tutaj się odblokowuje. I tutaj się odblokowuje.
co? Ten wąż składa się z trzech części. Tu jest taki czujnik w takim plastiku. Druga część to jest ta gumowa część. I tu jest trzecia część plastikowa, która jest przymocowana do termostatu. Numer to idzie do termostatu, a to z tym numerem idzie do chłodnicy. A tu jest numer tej opaski. Płyn chłodniczy, który wyleciał, wyleciało około 2,5 litra tego płynu, że nie jakoś strasznie dużo. Zlałem płyn, zostało jeszcze trochę takich zanieczyszczeń. Zakładam drugi wąż, przekładam go sobie tutaj od góry w tym miejscu. Ciekawe, czy się da od góry. Że dał radę go od góry przełożyć też. Demontuję sobie montażem węża, warto sobie te krótce tutaj krótce przeczyścić, żeby miał lepszą szczelność. Odblokowałem sobie drucik. Dużo łatwiej jest to od dołu jednak montować sobie. Można większą dźwignię użyć na ręce. Najpierw sobie montuję tutaj tą część przy chłodnicy, żeby tam już mi nie kapało, nie kapał ten płyn. Także muszę podnieść drucik. Jeżeli ktoś będzie miał mało miejsca, nie będzie mógł się dostać, to można zamontować te wtyczki. Tutaj ta duża, trzeba z obu stron wcisnąć. Takimi obcęgami można wcisnąć, ciągnąć do góry. A ta tutaj, zamontowana w taki sposób. Ciągnę do siebie, tutaj do góry tą część, potem cofam. I potem to do góry. Jest tu łatwo popełnić błąd, bo teoretycznie wciskam ten drucik, a wąż mi schodzi. Dlatego trzeba go odpowiednio wysoko zamontować. Już ogólnie tutaj nie ma jakoś dużo miejsca. Jak ktoś ma masywne ręce, to może mieć problem, żeby tutaj przełożyć między chłodnicą a silnikiem. Bo ten wąż trzeba do góry unieść. Widać tutaj, no nie ma za dużo luzu już. Ogólnie no koniec tego węża musi znajdować się w tym miejscu, bo tutaj jest wejście na drucik. Dlatego tutaj do samego końca trzeba nałożyć wąż. Tutaj są takie wgłębienia, takie rowki. Jeden jest węższy, ten jest szerszy. Trzeba nałożyć, to jest wejście od chłodnicy, to jest wejście od termostatu i tutaj też ten jest węższy, a ten jest szerszy. Musiałem tutaj dość mocno szarpnąć, żeby w tej końcowej fazie ten wąż tutaj naszedł tutaj na równo z tym i teraz zamontuję sobie drucik. To zabezpieczenie drutem jest też łatwo zamontować, warto sobie zachować, w razie czego gdyby zginęły, to trzeba podważyć tylko i one schodzą. Założę sobie teraz to wciskam i sprawdzam, czy mi nie schodzi ten wąż. No teraz widać, że jest tu na równo, także to jest przyrząd do sprawdzania temperatury zamrażania płynu chłodniczego. Tak to w moim przypadku to jest minus 30. Wystarczy pobrać ze zbiorniczka, tutaj tym wężykiem, jest taka pompka ręczna. I z powrotem to. Wystarczy w taki sposób tutaj wciskać i on się pobiera. Czy nie ma zbyt niskiego poziomu płynu chłodniczego, można sprawdzić od razu sobie. Po przekręceniu zapłonu w stacyjce, gdyby było za nisko, to pojawiłby się komunikat